jesteśmy na stoisku Swarovski i mamy nową lunetę, tak? Poproszę o kilka słów na ten temat. Nasz nowy produkt, zupełnie nowa jakość, jeśli chodzi o rynek. Mogę śmiało powiedzieć, że znowu wyznaczamy trendy. Luneta DS ze zintegrowanym pomiarem odległości, pomiarem temperatury, pomiarem ciśnienia atmosferycznego i z możliwością programowania konkretnych danych balistycznych danego kalibru, danego pocisku. Czyli dla własnego, że tak powiem, dla własnej broni możemy skonfigurować lunetę, żeby sama, że tak powiem, robiła nam poprawkę na danym dystansie. Dokładnie. Tak? Zasada działania lunety jest taka, że programując przy użyciu urządzenia mobilnego i dostępnej bezpłatnej aplikacji, programujemy, łącząc się Bluetoothem z lunetą, wszystkie podstawowe informacje, włącznie z dokładnie używaną przez nas amunicją. Także nie operujemy na grupach kalibrów, operujemy konkretnie na konkretnych danych, przepraszam, masło maślane, amunicji. Również w przypadku osób elaborujących jest możliwość prowadzenia indywidualnych danych. Za pomocą Bluetootha ładujemy do lunety i teraz tak, aktywując tym przyciskiem, luneta mierzy odległość, luneta mierzy ciśnienie i temperaturę i uwzględniając wcześniej wprowadzone dane balistyczne, pokazuje nam skorygowany punkt trafienia. Rozumiem. A jeżeli chodzi o wiatr, tam jest też podziałka, prawda? Jest również podziałka. Wiatru niestety nie jesteśmy w stanie zmierzyć w miejscu, gdzie znajduje się cel. Aplikacja na smartfona lub tablet umożliwia nam skonfigurowanie poprawek na wiatr boczny, silny i słaby. Czyli mamy do wyboru w sumie 4 prędkości wiatru, 3 i 6 metrów albo 5 i 10. Co jest bardzo istotne, podziałka i wędrująca belka, która wskazuje nam skorygowany punkt trafienia, umożliwia wprowadzenie poprawki jednorazowo na dwie zadane wcześniej prędkości wiatru, uwzględniając powiększenie, na którym pracujemy, w związku z tym, że siatka jest na planie drugim, więc zmienia się jej relacja do celu i to jest również przeliczane, jak również jest uwzględniana na tą poprawkę na wiatr odległość. Bo wiadomo, że im jest większa odległość, tym większy będzie ten znos pocisku. Wszystko jest automatycznie kalkulowane i obrazowane poprzez wyświetlacz ciekło krystaliczny w płaszczyźnie obrazu. Jeżeli chodzi o regulację lunety, ustawiamy ją tutaj, tak? Czyli nie tak standardowo, bo tutaj są te regulacje zerowanie lunety, tak powiem, tak? Tak jest. Pierwsze przestrzelanie lunety i to jest również jedna z zalet tego sprzętu, że oprócz zaawansowanej elektroniki, luneta może funkcjonować jako tradycyjna luneta i to zarówno jako luneta z podświetleniem, jak i w przypadku awarii zasilania, czyli po prostu wyczerpania się baterii, również jako analogowa luneta. Podstawowego przestrzelania na najniższy dystans dokonujemy, odkręcając te dwie pokrywy, tu znajdują się pokrętła regulacyjne, góra, dół, prawo, lewo. Baterie mamy tutaj, prawda? Bateria jest umiejscowiona tutaj, tu znajduje się korekta paralaksu. Oczywiście możemy jasność przedstawianej siatki celowniczej, tego co jest rzucane przez wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Oczywiście również regulujemy sobie natężenie podświetlanych elementów. Tu jest ten wspomniany wcześniej przycisk do dokonania pomiaru i automatycznie luneta dokonuje korekty punktu trafienia. To co widziałem, bardzo przyjemnie chodzą przyciski, prawda? Tutaj nawet w mrozie powinniśmy to wyczuć. Nawet w mrozie nie powinno, podczas mrozu nie powinno być żadnego problemu, jeśli chodzi o obsługę. Można powiedzieć, że jest to taki nowy kierunek być może rozwoju lunet w przyszłości, prawda? Jako producent, który skupia się na optyce sportowej, całe nasze siły skierowane są na to, żeby oferować naszym klientom jak najbardziej ciekawe produkty, dawać kolejne impulsy na rynku. Wiadomo, technologia idzie do przodu, nie chcielibyśmy pozostać w tyle. Dlatego oferujemy tego rodzaju rozwiązania, nie zapominając cały czas o tym, że luneta powinna funkcjonować jako tradycyjna luneta, również bez podświetlenia, zachowując pełną funkcjonalność, sprawność optyczną i mechaniczną. Dziękuję bardzo. Dziękuję.